Jeżeli mój dom by się palił, mam zadzwonić po strażaków, którzy zobaczą, że przyjadą czymś takim, wolałbym, żeby dom spłonął do szczęścia. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Na polu, na zewnątrz, na świecie, zwał jak zwał, u mnie się mówi na polu, panują dalej niemiłosierne upały. W związku z tym postanowiłem rozpakować sobie, bo nie mam nic wodnego, nie mam żadnych łódek, nic ochładzającego, coś takiego jak straż pożarną dromadera. Moi drodzy, z dromaderem nie jest nasze pierwsze spotkanie, już krótki dromader mieliśmy i nie pamiętam dokładnie, jak one wypadły, a to może oznaczać tylko dwie rzeczy, że raczej wypadły przeciętnie, ani źle, ani dobrze, natomiast pamiętam, że figurka z nich była komiczna, moi drodzy. Dromaderek jest to 31 klocków, 6 lat plus. Po niemiecku dromader brzmi Feuerwehr, po angielsku Firebrigade, po czesku Hasici, a po węgiersku Hasici. Moi drodzy, nie traćmy jednak czasu, otwórzmy sobie tutaj tego pana i zobaczmy, co on ma nam do zaoferowania. Czy w ogóle ma coś ciekawego do zaoferowania? No kartonik nie prezentuje, nie pisze nam o niewyobrażalnej wyobraźni, którą możemy mieć, a zazwyczaj oni piszą o takich rzeczach na kartonie, więc przypuszczalnie nie będziemy mieli po nim żadnej niewyobrażalnej wyobrażalni. I tak dalej. Instrukcja, oczywiście, czy ja muszę mówić, że to jest klasyka, ulotka z taniego banku o tanim kredycie, aczkolwiek chyba prezentuje się lepiej niż ta, którą miałem w pierwszym dromaderze. Jakoś tak, kurczę, wygląda to lepiej. Nie mówię o jakości papieru, mówię natomiast o po prostu kolorkach, o tym, że jakoś to lepiej ogarnięto. W odróżnieniu tutaj chyba do poprzedniego dromadera, tu nam chyba darowany hipek jest złożony. Tam my go chyba zakładaliśmy samodzielnie, co często wiązało się z kłopotami. Tu wystarczająco dużo kłopotów mając, trzymając go w ręku. No spójrzcie na te miny. No dromader zdecydowanie nie umie się postarać o dobre miny. On straszy mniej niż tamten cygański. Też jakiś to był służbista, nie pamiętam, kto, jakiś taki cygański ewidentnie. Jest to krzywe, jest to koślawe, bo to nie wiem, tak podjąć było prosto. No wygląda to, moi drodzy, źle. Rączki chodzą ciut za lekko, ale akceptowalnie. No ten tułów, sami spójrzcie, jakie tu ma prześwity. Nie obraca się wokół własnej osi niczym Kobi. No i nogi. Kurczę, co my mamy z tymi nogami? Ostatnio kogo nie chycę, to mu te nogi jakby wypadają. Chociaż, czekajcie, to chyba nie wypada. Nie, wypadają, moi drodzy, kręcąc. Nie robię nic takiego, żeby, wiecie, ciągnąć te nogi czy coś. Mimo wszystko one wypadają. No, można tylko rzec aj, aj, aj. Aj, 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 moi drodzy. No cóż, tutaj nic się nie zmieniło, albo zmieniło się na gorsze. No typowy klocuch z tego gościa, typowy klocuch. Spójrzcie na ten kwadrat, typowy klocuch, moi drodzy, z tego dromadera jest. Posiada on kask, który go w żaden sposób nie ratuje. Nie, jemu już, wydaje mi się, że temu strażakowi nic nie może pomóc. Kask jeszcze bardziej nadaje śmieszności jego postaci, podkreślając jego, no, niezbyt ciekawą, ładną głowę. Mówię o jej kształcie, o jej nadruku, o jej właśnie wszystkim. Dodatkowo, kurde, ona się w ogóle nie kręci. Czekajcie, się kręci sam kask. No, tu chodzi, ale bardzo ciężko ta głowa. No, ale przede wszystkim, co musimy przyznać, wygląda on, no, komicznie niestety. No, chyba że szukać jakichś komicznych bohaterów do właśnie serialu WTF czy coś. No to tak, to jak najbardziej może być. Moi drodzy, dajcie mi sekundkę, ja sobie zespeedbulduję. Może tutaj ten zestawik. Na co mnie jest to, jak tu nie ma reszty tego? Nie, no, gdzieś powinien być tu klocek do tego, a jest, był przyczepiony. Dobra, przyczepiamy go sobie tutaj, moi drodzy, dajcie mi sekundkę, dla was to będzie jeszcze szybsza sekundka, zespeedbuildujemy sobie to, o ile wcześniej uda mi się to tu wcisnąć. Dobra, udało się, nie było tak źle, wow, budujemy. Moi drodzy, i tu troszkę dochodzimy do sedna.
Dobra, jest, bo już się zaczynałem troszkę bać. Przede wszystkim niech was nie zdziwi to, że mamy tu felgi bez gumowych opon. No cóż, w dromaderze tak to wygląda. Tak jest, to jest finalny, komiczny, nie bójmy się tego słowa, efekt. To troszkę nam się tu też telepotka, jak wiecie, trzyma się to dość luźno, nie spada, aj owszem, ale no lata tak, no... Jak ja miał czymś takim jechać gasić pożar, to chyba wolałbym pobiec na piechotę, moi drodzy. Jeżeli mój dom by się palił, mam zadzwonić po strażaków, którzy zobaczą, że przyjadą czymś takim, wolałbym chyba, żeby dom spłonął doszczętnie, bo mniej szkód by się stało, jakby on spłonął, niż jakby go jeszcze strażacy przyjechali gasić. Ja się trochę bałem, że wiecie, że zostaliśmy oszukani tutaj, na zasadzie, tu mamy nadruk, tu też, chociaż to było jasne, że może być nadruk, nie ma naklejki, natomiast okazało się, że naklejka gdzieś tam jest, więc ja ją sobie jeszcze przykleję i to jest szok, bo wiem, różnie bywa z tymi Chińczakami, z tymi naklejkami, dużo częściej tych naklejek potrafi nie być w środku nich, niż by. Więc różnie z tym po prostu bywa, natomiast tu mamy pół Mission Impossible, gdyż bardzo łatwo jest nie trafić sobie tą naklejką, ale mi się w miarę udało. Oczywiście teraz całkowicie odchodzi nam opcja rozłączenia tych dwóch klocków, jest więc to zabawka zrobiona na stałe. Tu napis nie jest zły, chociaż wydaje mi się, że powinien być ciutkę bardziej w lewą stronę. Kierownica chodzi ok, gaśnica, no jak widzimy. O tym też trochę mówię, jakby taki gość miał przyjechać ci gasić dom, człowieku, to fajnie, tylko szkoda, że urwałby rączkę od gaśnicy, a no czatu, nawet tak jest ciężko, moi drodzy, naprawdę jest, o, naprawdę trzeba włożyć mega siły, dociskając, by to odłączyć. Ten kogut, co to jest? Nie wiem, moi drodzy, to jakieś radyjko, nie wiem naprawdę, co to ma być. Ciężko nie odwieźć wrażenia, że no całość ogólnie wygląda, no po prostu komicznie, jeszcze raz użyję tego słowa, gdyż tak po prostu jest. Hipek dodatkowo nam nie chce tutaj siąść, to znaczy... Musimy go tylko tu dobić przed nimi, bo tylnie tak jakoś średnio wchodzą, choć wygląda to troszkę inaczej. Zadziwiło mnie również to, że widzimy, mamy na kasku, jeszcze tutaj mamy coś nadrukowane. No to okej, minimalnie to zwiększa status jakby tej figurki. Nie zmienia to faktu, że cały dromader, o ile... Już ten pierwszy, którym się kiedyś bawiłem, stworzył mi wizję firmy jako firmy, która robi bardziej komedię, bardziej jakąś parodię niż realne klocki, tak tutaj się w tym utwierdziłem. Jest on chyba jeszcze słabszy niż tamten. Coś sobie ma, jakiś klimat sobie mają te zestawy. Fani kiczu na pewno będą zadowoleni. I teraz, moi drodzy, tak. Jakość klocka bywa różnie. No mówię, Hipkowi tu coś się kręci, tu nie kręci, nadruk jest zły. Jakość klocka jest lepsza, ale mówię, bywają takie śmieszne momenty jak te kółka, no spójrzcie, no w ogóle to kurczę... No słabo wygląda ten pojazd bez gumowych kół. Gaśnica nie odchodzi, no generalnie jest tu więcej problemów niż nie problemów. Same rozwiązania co do zasady pomysłowo na ten zestaw też są słabe. No to co jest, mówię, kogut, to coś tu czerwone tu. No wygląda to po prostu słabo, nawet jak się tak robi. Ta antenka po co, na co, co to jest. Gaśnica mówię, też jakoś tak odchodzi, nie odchodzi. Gdyby może chcieli, gdyby było więcej lepszych, dedykowanych klocków, bardziej specjalistycznych. Bo też koguta można było zrobić też inaczej, ale gaśnica na przykład i tak dalej, byłoby znacznie lepiej. Kierownica, okej, jest to żółty element, fajnie, staram się dbać o tą kolorystykę. Natomiast czemu właśnie to już nie jest żółte? No po prostu jest to robione jednocześnie, widać, że ktoś to robi, wiecie, z jakąś tak chęcią zrobienia dobrych klocków, ale chyba mu nie idzie. Albo próbuje udawać, że robią fajne klocki, a jednak one po prostu fajne nie są. Komis, Hipka i tak dalej, powodują to, że niestety nie mogę uznać tego za dobry klocek. Nie wiem, pamiętam, jaką ocenę wystawiłem pierwszym dromaderom, serdecznie was zapraszam do tamtej recenzji. Natomiast przez to, że ktoś tu coś może i chce, ale nie do końca mu wychodzi, albo próbuje udawać, że chce, ale nie chce tak naprawdę, ocena 5 na 10 jest to maksymalna ocena, jaką mogę wystawić tym klockom. Generalnie nie polecam, żeby wam się palił dom, nie polecam, moi drodzy. Nie dostaniemy od tego jakiejś chińskiej choroby, ale też nie zostaniemy zbawieni absolutnie, ale prędzej mu w stronę choroby, prędzej mu w stronę raka niż czegoś fajnego. No niestety, moi drodzy, tak to wygląda z filmu Dromader, ale będziemy trzymali tu kciuki i co chwilę do niej zaglądali, gdyż na pewno idzie się przy tym pośmiać. A czyż to nie jest najważniejsze w życiu? Śmiech to zdrowie, moi drodzy, i tego się trzymajmy. Ale tych klocków się raczej trzymajmy z daleka, tak, tak. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się wkrótce w kolejnych klockach i to chyba będzie coś większego, także... Wyczekujcie, bye!